Dzień dobry Państwu. Witam Państwa tutaj z Orchidy, z Garden Tea. Chciałem Państwu dzisiaj opowiedzieć trochę o jakości powietrza i o wpływie jakości powietrza na organizm ludzki. A więc jakość powietrza, którym oddychamy, jest bardzo istotna dla naszego samopoczucia, dla naszego dotlenienia naszego organizmu, naszego mózgu w ogóle. Bo jeżeli mieszkamy w zadymionym mieście, gdzieś w jakiejś Katowice czy tam Kraków, gdzie jest dużo po prostu smrodów tak przysłowiowych, wyziewów z kominów i z kopalń czy tam z różnych takich fabryk, to nasz organizm się nie będzie niestety dobrze czuł. Najważniejszym czynnikiem, ważniejszym od wody i ważniejszym od jedzenia jest właśnie powietrze. Jeżeli to powietrze jest skażone, prana, energia jest po prostu też skażona. I nie będzie dobrej cyrkulacji energii w naszym organizmie, nie będzie dobrego przepływu energii yin i yang naszymi kanałami. Będzie to zaburzenie. Zaburzenie tego przepływu tych energii, pozytywnej i negatywnej, będzie się łączyło z zaburzeniami przepływu tych energii. Co jeżeli wystąpią te zaburzenia, wówczas mamy problem ze zdrowiem. Ja dodam też, że nos jest bardzo istotny do oddychania podczas nocy i podczas dnia też, ponieważ przez nos filtruje się to powietrze, tu mamy takie specjalne filtry i to powietrze jest filtrowane tutaj do naszego organizmu. Jeżeli jakaś osoba oddycha przez buzię, te energie yin i yang nie będą dobrze funkcjonować w tej osobie i będą po prostu powodować zaburzenia. Jeżeli jedna osoba ma zatkaną fosę jedną fosę nasalną, to będzie miała nadmiar jednej energii, a drugiej wcale jej nie będzie po prostu miała, ponieważ jedna fosa nasalna jest po prostu zapchana. Także ta energia nie będzie dobrze funkcjonować w tym organizmie i będą bardzo wielkie perturbacje, ponieważ mózg nie będzie dotleniony we właściwy sposób, jaki powinien być dotleniony. I to się będzie wiązało niestety, ale z perturbacjami u tej osoby, która ma ten problem. Także polecam Państwu naprawdę wyjście na łono natury, wyjazdy do lasów częste, nad morze. Tam jest tych jonów ujemnych bardzo dużo. Można oddychać głęboko, śmiało oddychać, nie mieć strachu przed tym, po prostu napełnić swoje płuca zjonizowanym powietrzem morskim, czy będąc w górach górskim, czy będąc w lesie sosnowym, dobrym powietrzem, napełnić nasze płuca i oddychać głęboko. Ja zademonstruję Państwu pewien system oddychania, pewne ćwiczenia, które pomogą nam utrzymać pewny taki jakby balans, taką jakby harmonię w naszym organizmie. Jedno z tych ćwiczeń, zademonstruję może takie trzy ćwiczonka. Jedno z nich to będzie to pranayama, wdychanie przez lewą fosę nasalną, zatrzymanie przez 16 sekund, wypuszczanie przez 8 sekund, wdech przez 8 sekund, zatrzymanie przez 16 sekund i wypuszczanie przez lewą fosę nasalną przez 8 sekund. To jest jedno pranayama. I takich pranayama Państwo możecie robić 16 na dzień, to wystarczy w zupełności. A drugie takie ćwiczenie jest nabranie powietrza w płuca na maksimum i wypuszczanie przez malutką dziurkę w ustach powolutku powietrza z dużym ciśnieniem. Drugim takim ćwiczeniem oczyszczającym płuca jest wdech i wyrzucenie całego powietrza w szybkim tempie z płuc. Takie ćwiczenie można powtórzyć kilkakrotnie bez jakiegokolwiek problemu.
takie wyrzucanie powietrza spowoduje, że wszystkie jakieś nieczystości, które się znajdują w naszych płucach, zostaną z gwałtownym wyrzuceniem tego powietrza wyrzucone również z tym powietrzem na zewnątrz naszego organizmu. Także polecam to ćwiczenie, też jest bardzo, bardzo dobre i bardzo Państwu pomoże na dobre samopoczucie, tak, że Państwo się możecie czuć dobrze. Na końcu chciałem zaproponować Państwu odpromiennik naszej firmy Aronit osobisty, jak również który można nosić w kieszeni, jak również podkładkę, którą można w portfelu nosić. Jest ona bardzo wygodna, bardzo malutka, można łatwo mieć w kieszeni czy w spodniach. Jak również podkładkę dużą, która jest stosowana w kuchni do harmonizacji, do harmonii struktur wody, struktury owoców, warzyw, jedzenia. Jest bardzo, bardzo pomocna w harmonizacji naszego jedzenia. Bardzo polecam Państwu tą podkładkę. Zawsze Państwo pod moim YouTube'em możecie znaleźć e-mail i kontakt naszej firmy. Także dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.